Kiedy ja się zastanawiałem nad taką rzeczą, mówię, Panie Boże, czemu w Kościele dzisiaj nie widzimy aż takiego poziomu namaszczenia, takich cudów, takich znaków, takiej Twojej obecności, jak to było w pierwszym Kościele, kiedy Piotr, Jan, Jakub urzędowali, że tak powiem. I przypomniała mi się ta historia. Wtedy ją gdzieś sobie mi się w pamięci odświeżyła. I usłyszałem takie pytanie, czy to, co oni zrobili, odbiegało jakoś bardzo mocno standardem od tego, co się dzisiaj dzieje w Kościele. Czy oni zrobili coś, co dzisiaj jest jakąś w ogóle jakimś skandalem, jakąś rzeczą niespotykaną w Kościele? To było jedno pytanie, a za chwilę usłyszałem drugie pytanie. A dlaczego wy żyjecie? Skoro oni zginęli, dlaczego wy żyjecie dzisiaj? Skoro oni zginęli, dlaczego zginęli? Bo okłamali Ducha Świętego, okłamali Boga. Oni zetknęli się z Bożą świętością i nie przeżyli tego. Ja myślę, że to była wielka nauczka dla Kościoła. Kościół się wystraszył. Ludzie chodzili w bojaźni, zaczęli się zastanawiać nad tym, co myślą, co robią. Wiecie, ja parę razy widziałem takie, może nie parę razy, ale szczególnie jedna sytuacja mi utkwiła kiedyś w pamięci, kiedy moi znajomi mieli grupę domową z takimi ludźmi, którzy dopiero co się nawracali. I kiedy jedna osoba zaczęła wyznawać grzechy, akurat ćwiczyła jogę i zaangażowała się w to tak mocniej. I w momencie, kiedy zaczęła wyznawać to jako grzech, to zaczęły się manifestować demony, zaczęły z niej wychodzić demony. I to bardzo spektakularnie. To za chwilę cała rodzina zaczęła wyznawać wszystkie swoje grzechy, jakie tylko pamiętali. Wszystko chcieli z siebie wyrzucić, żeby nic w nich nie było takiego, co mogłoby spowodować, dać dostęp diabłu w taki sposób. Bo to było takie straszne, co widzieli. Kiedy myślę o Ananiaszu i Safirze, a nie o tym jest kazanie w ogóle, tak swoją drogą, do końca. Zaraz skręcę tam, gdzie powinienem. Ale myślę sobie, że poziom świętości i Bożej obecności w pierwszym Kościele był taki, że w momencie, kiedy ta świętość stykała się z grzechem, to było niebezpieczne. Dlatego kto chodził w grzechu, kto chodził w cielesności, to było niebezpieczne. I zadaję sobie dzisiaj pytanie nam wszystkim, jak to jest, że my, nie wiem, czy ktoś z was zrobił kiedyś coś gorszego niż Ananiasz i Safira? Czy nikt? Nie zdarzyło wam się aż tak straszne? Wiecie, co oni zrobili? Oni chcieli po prostu zabłysnąć, oni chcieli się pokazać, oni chcieli w Kościele być kimś, tak? Chcieli powiedzieć, no wszystko daliśmy. Tak się poświęciliśmy, po prostu dla Boga, całe nasz, wszystko co mieliśmy poszło na Kościół. No ktoś mógł powiedzieć, no ale głupota, no. Ale oni padli martwi. Nie wiem, czy nam daje to coś do myślenia, ale kiedy ja właśnie modliłem się i pytałem się, Panie Boże, czemu w Kościele dzisiaj nie wygląda to tak, jak w pierwszym Kościele, to Pan Bóg mi powiedział, no byłoby to niebezpieczne dzisiaj. Bo my wszyscy potrzebujemy doświadczyć pewnego procesu uświęcenia. Ja nie wiem, czy zespół uwielbienia wiedział, że ja dzisiaj będę mówił o przemianie przez Bożą świętość? Nie? Bo chyba dwie, trzy piosenki były z refrenem święty, święty, święty. Wiecie, to jest scena, którą zobaczył Jan w objawieniu, to jest scena, którą zobaczył Izajasz, w księdze Izajasza to jest opisane. Zobaczył, że aniołowie stoją przy tronie Bożym i zasłaniają swoje oczy, zasłaniają swoje stopy, na dwóch skrzydłach latają i krzyczą święty, święty, święty. Jeden do drugiego krzyczy. Mają objawienie Bożej świętości. I wiecie, ja mam taki wniosek, że jedynym sposobem na przemianę naszego życia, taką prawdziwą przemianę naszego życia, jest zetknięcie się z Bożą świętością, doświadczanie Bożej świętości, doświadczania relacji z Nim. Nie teorii, nie tego, że sobie głowę, że mamy to tylko w głowie, ale realne, osobiste spotkanie z Nim, jako ze świętym, doskonałym Bogiem. Wiecie, ja nie mówię, że nie ma miejsca na dyscyplinę. Dyscyplina, samodyscyplina jest potrzebna. Ale jeżeli ona jest wszystkim, to jest
problem. My powinniśmy żyć w oparciu o poznanie Boga. Czy moje życie wypływa z tego, że poznałem Boga, że Go znam, że mam z Nim relację, że na co dzień doświadczam Jego świętości? Wiecie, kiedy byliśmy na Festiwalu Nadziei, miałem takie doświadczenie, kiedy było to uwielbienie, naprawdę było niesamowite, i miałem poczucie, że przychodzi taka Boża świętość. Ja mam w ogóle wrażenie, że coś się dzieje takiego generalnie w Kościele i że to będzie temat niedługo bardzo istotny dla nas wszystkich i będziemy dużo o tym myśleli, że przyszła Boża świętość, przychodzi Boża świętość, otwiera się niebo i ja miałem takie poczucie, że stoję ubrany w takie brudne łachmany, w takie łachmany, które jakbym je miał opisać, to tak jakby ktoś wziął jakiś płaszcz, zakopał go w ziemi na 5 lat i potem wyciągnął i mi go ubrał. Brudny, w błocie, poniszczony, rozsypujący się w rękach. I Pan Bóg, słyszałem jak do mnie mówi, to są twoje próby bycia dobrym. To są twoje próby bycia dobrym. Ty się starasz. Walczysz z grzechem, odrzucasz ten grzech, ale on wraca jakbyś bumerang rzucił. Walczysz z cielesnością, ale jakbyś rzucał bumerangiem, to ciągle wraca. Na chwilę pewne rzeczy w swoim życiu próbujesz przewalczyć, zmienić w swoim charakterze, w swoim zachowaniu. Super, samodyscyplina, starasz się, ale w oparciu o co to robisz? Czy to jest w oparciu o doświadczenie mojej świętości, mojej chwały, moich standardów, mojej miłości do Ciebie, mojej łaski, tego, co się stało na krzyżu? Czy to jest w oparciu o to, że Ty musisz dać radę, musisz to przewalczyć, musisz się zmienić, bo jak nie, to kopa dostaniesz i do widzenia. Wiecie, my wszyscy gdzieś zmagamy się z tym i wiecie, może być taka cielesność, taka bardzo dumna, pyszna, zarozumiała, ale może być taka cielesność, która wygląda jak naprawdę jak pobożność. Ja się staram, ja chcę być lepszy. I ja myślę, że Pan Bóg nas za to nie potępia, ale On widzi, że to są starania, które nie przynoszą życia. To są starania, które są cielesne, które nie przynoszą trwałej zmiany. Ja dzisiaj Henryk rano wrzucił taki werset na Facebooka. To było z Izajasza? 30:15. I tam było o tym, że zatrzymajcie się, uciszcie się, poznajcie, że ja jestem Bogiem. Przestańcie wierzgać, przestańcie się szarpać. Ja myślę sobie, wiecie, już parę razy mówię o tym przykładzie, kiedy człowiek się topi, to ratownik do niego podpływa i jeżeli on się... Wiecie, bo często ludzie, którzy się topią, mają tendencję, żeby się szarpać, machać rękami. Wiecie, co robi ratownik czasem? Co musi zrobić? To, co Rafał lubi najbardziej. Musi kogoś ogłuszyć. Żeby przestał się szarpać i wtedy może go spokojnie doholować do brzegu. I wiecie, ja mam wrażenie, że my w naszym życiu po prostu często szarpiemy się dlatego, i o tym za chwilę jeszcze może więcej powiem, ale że mamy, jakbym to zdiagnozował, często serce sieroce. Sierota musi po prostu sam sobie dać radę. Nie ma beztroski, nie ma, że ktoś się o ciebie troszczy, nie ma, że ktoś bezinteresownie o ciebie dba. Mówię o takim ogólnym jakimś zarysie. Ten, kto jest dzieckiem, kto jest synem, kto jest kochany, kto wie o tym, kto chodzi w tym doświadczeniu, całkiem inaczej funkcjonuje. Ma całkiem inną motywację do robienia rzeczy. Nie musi zasługiwać na miłość, bo już ją ma. W pierwszym liście Jan mówi takie słowa: nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. Zobaczcie, proces przemiany. Jestem kochany, więc zaczynam kochać, naturalne. Jestem potraktowany łaskawie, to zaczynam być łaskawy dla innych. Jestem potraktowany, ktoś dla mnie ma cierpliwość, zaczynam być cierpliwy dla innych. Zaczynam widzieć w innych siebie w jakimś sensie. Zaczynam ich traktować jak siebie. Wyrozumiałość. Jeżeli ktoś ma dla ciebie, wiesz o tym, że ktoś ma dla ciebie dobre plany, to zaczynasz życzyć dobrze innym. Nie przestajesz rywalizować. Jeżeli ktoś mówi ci, słuchaj, zrobię z ciebie... No właśnie nie wiem, do czego to porównać. Pan Bóg mówi o tym, że będziemy królować. Jeżeli Bóg mówi, to jest twoja pozycja, będziesz królował, to w tym momencie z kim chcesz rywalizować? Jeżeli Bóg ma najlepszy plan, najlepszą opcję dla ciebie, dla twojego życia, to właściwie konkurowanie z innymi jest troszeczkę jakbyś próbował powiedzieć, moje życie mi się nie podoba i twój plan, Boże, mi się nie podoba. Dla mojego życia ja chcę być taki jak tamten i będę z nim konkurował, żeby stać się nim w najlepszej wersji.
Bez sensu zupełnie. Bóg ma dla ciebie najlepszy i dla mnie najlepszy plan. Wiecie, to czy staramy się zmienić o własnych siłach, w oparciu o to, kim jesteśmy, tak w cielesny sposób, czy w oparciu o Bożą łaskę i w Bożą dobroć, o Bożą dobroć, o Bożą świętość, to tutaj się wydaje, że to jest jakiś taki subtelny niuans. Że właściwie, jak to rozróżnić? Ale ja tutaj dodaję słowo niby, że on jest niby subtelny, że to jest niby nieważne. I nie wiem, czy macie takie doświadczenie, że im bardziej się staram, im bardziej walczę, im bardziej się spinam, tym bardziej jestem zmęczony. Tak? Im bardziej się staram, im bardziej próbuję być święty, im bardziej próbuję być dobry, im bardziej próbuję być taki, jaki powinienem, jak mi się wydaje, tym bardziej jestem zmęczony. I obciążony. I wiecie, dla niektórych przerażającym momentem, i dla mnie też, jest taki moment, w którym staję i mówię, nie dam rady. Nie jestem w stanie być taki, jaki Ty, Boże, ode mnie oczekujesz. Nie ma opcji. Bo to jest taki moment, ja bym powiedział, ryzyka. Co usłyszysz dalej? Czy Bóg powie, wiedziałem. Wiedziałem, że nie dasz rady. Co usłyszymy po takich słowach, kiedy powiemy, Boże, ja nie dam rady, jestem kompletnie bezużyteczny. Nic dla Ciebie nie jestem w stanie zrobić, co by Tobie się podobało, co by Ciebie zadowoliło, co ma w ogóle jakikolwiek standard. Co usłyszymy potem? Tego się boimy. A wielu ludzi ma takie doświadczenie, że właśnie po takim momencie nagle usłyszeli, a ja Cię dalej kocham, ja oddałem swoje życie, popatrz na krzyż, oddałem swoje życie za Ciebie. Masz dla mnie taką wartość. Myślisz, że nie wiedziałem o tym, jaki jesteś, jak umierałem za Ciebie? Myślisz, że nie wiedziałem o wszystkich Twoich problemach, Twoich grzechach? Nie wiedziałem o Twoich słabościach, nie wiedziałem o Twojej głupocie? Wszystko to wiedziałem, ale miłość była tak wielka, że byłem gotowy pójść na krzyż za Twoje życie, żeby Ciebie mieć blisko siebie. Ale wiecie, co my robimy? My często przyjmujemy Bożą łaskę w momencie nawrócenia i mówimy, tak, Bóg mnie kocha, cieszę się tym, ale potem mówimy, dobra, to się teraz pozbierałem, muszę dać teraz radę, muszę odpłacić, muszę teraz odpracować w jakimś tą sensie. Wiecie, ludzkie wysiłki, tu powiem mocno, ludzkie wysiłki przynoszą śmierć, a nie przynoszą życia. Ludzkie wysiłki przynoszą śmierć. Nie ma życia, nie ma owocu w ludzkich wysiłkach. I wiecie, jest taka scena. Gdzieś dokładnie w drugiej księdze Samuela, 6 rozdział i pierwsza księga Kronik, 13 i 16 rozdział. To jest scena, o której ktoś już niedawno wspominał. Nie pamiętam, ktoś mówił w kazaniu o tym, jak Dawid próbował sprowadzić Arkę Przymierza do Izraela. I tam jest taka sytuacja, że pakują ją na wóz, prowadzą ją. Oczywiście tam jest uwielbienie, wszystko dzieją się różne rzeczy, ale w pewnym momencie woły, to chyba były woły, potknęły się i ta arka zaczyna się przechylać, o mało nie spadła i jest dwóch braci, którzy ją eskortują, więc jeden z nich podtrzymuje ręką, Uza ma na imię. I w momencie, kiedy dotknął tej arki, Bóg się rozgniewał. Bóg się rozgniewał czymś takim i Uza pada martwy. I w tym momencie jesteśmy oburzeni w ogóle, jak tak można, przecież chciał pomóc, chciał uratować sytuację. Przecież Dawid chciał sprowadzić Bożą obecność z powrotem do Izraela. Chciał tej świętości, chciał tego poziomu namaszczenia, jakie było wcześniej, chciał widzieć te cuda, chciał widzieć te znaki. I powiedział, no to se sprowadzimy Bożą obecność i będziemy ją mieli, znowu będzie wszystko super. No ale Bóg się rozgniewał i Dawid się wystraszył, gdzieś tą arkę odłożyli na jakiś czas i tam było błogosławieństwo w tym miejscu. Ale to, co się stało, dało mu do myślenia, zaczął szukać, otworzył słowo, otworzył pięcioksiąg i zaczął się zastanawiać, co zrobił nie tak.
Tak z kontekstu można wywnioskować, bo za chwilę robi dokładnie tak, jak Pan Bóg kazał transportować arkę. Są lewici, których wcześniej nie było, są specjalne drążki do tego, oni to niosą na plecach. I potem składają ofiary, idą już tam, co prawda dzieje się to bardzo długo, sprowadzają Arkę Przymierza. Ale co z Uzą? Wiecie, nie wiem, czy słyszeliście kiedyś, co oznacza w hebrajskim imię Uza? Wiecie? To znaczy ludzka siła. Siła generalnie, ale można to tłumaczyć, bo to jest dość szeroki, jak to w hebrajskim zawsze. Szerokie pole znaczeniowe jest tam, jednym z tych znaczeń jest po prostu ludzka siła, a wręcz jest taka siła bezczelna taka. Taka człowiek, który wierzy w swoją siłę i zrobi to po swojemu. Dawid popełnił błąd, nie posłuchał tego, jak sprowadzić Bożą obecność, jak się obchodzić z Bożą świętością. Zrobił to tak, po prostu, bo chciał. Uza zginął. I nie wiem, jak na to patrzycie, jakie to emocje w was budzi, że Uza zginął, ale ja myślę sobie, niech to będzie tak symbolicznie, jak to potraktujemy symbolicznie, ludzka siła w zetknięciu z Bożą świętością to jest śmierć. Cielesność, ludzkie próby ratowania sytuacji, zobacz, doświadczasz jakiejś słabości, jakiegoś grzechu, jakiejś niewłaściwej cechy, próbujesz z tym walczyć o własnych siłach i to znowu wraca. I znowu owoc nie jest taki, jaki chciałeś, o jakim marzyłeś, o jakim myślałeś, że będzie. Dlaczego? Bo ja myślę, że ten niuans, o którym ja próbuję powiedzieć, może nieudolnie, ale jest taki, że my mamy dwie opcje. Albo działamy w oparciu o własne siły i własne myślenie, albo działamy w oparciu o doświadczenie Bożej łaski, Bożej miłości, Bożej świętości. W zetknięciu z Nim nagle widzimy, jaki jest nasz prawdziwy stan. Ja w zetknięciu z Bożą świętością na Festiwalu Nadziei miałem takie poczucie, że jestem ubrany w stare, śmierdzące, brudne, rozsypujące się łachmany i Bóg mi powiedział, to są twoje próby bycia dobrym. Walki z grzechem, zmiany charakteru, a jest tego dużo. I myślę sobie, miałem wtedy takie poczucie, Boże, ja to wszystko chcę zrzucić z siebie, nie chcę mieć nawet pyłka na sobie, czegoś, co jest cielesne, co jest moją próbą bycia dobrym. A jeszcze usłyszałem za chwilę takie drugie pytanie. A czemu próbujesz być dobrym o własnych siłach? No bo myślę, że to jest moja odpowiedzialność. To ja muszę dać radę. Ale Bóg mówi, okej, ale tak się nie sprowadza mojej obecności. Musisz zacząć słuchać, co moje słowo mówi. Musisz się zatrzymać, uciszyć się, przestać wierzgać. Skup się na tym, co ja dla ciebie zrobiłem. Popatrz się na krzyż. Zacznij myśleć o mojej miłości, o mojej łasce, o mojej dobroci. Nie ma mocy, nie ma siły w ludzkiej cielesnej sile, tej prawdziwej siły. Jest moc do zmiany, nawet to śpiewamy, że moc w imieniu Jezus. Moc w tym, co On dla nas zrobił, moc w tym, co On o nas myśli. Jeżeli stykamy się z Nim, przychodzi to poczucie Bożej świętości, naszej słabości. Wszelka cielesność po prostu ucieka, chowa się, próbuje gdzieś zwiać. I wtedy widzimy, że tak naprawdę wszystko, kim jesteśmy, wszystko, co ma sens, wynika z tego, kim jesteśmy w Nim. Kim jesteśmy dla Niego. Zobaczcie, Bóg, Jezus oddał swoje życie za nas, żeby nas oczyścić z grzechu. Żebyśmy mogli narodzić się na nowo. A co to znaczy narodzić się na nowo? Masz? To jest zestaw moich oczekiwań od Ciebie. Narodziłeś się na nowo, proszę, postaraj się to wszystko wypełnić. Zobaczymy się w niebie. Tak Jezus nie zrobił. On powiedział, odchodzę, ale daję wam pocieszyciela, innego, takiego jak ja, tak w domyśle. Dał nam Ducha Świętego, narodziliśmy się na nowo, staliśmy się nowymi stworzeniami, dał nam nową tożsamość. I teraz dla mnie pytanie, czy kiedy walczysz z grzechem, czy próbujesz coś zmienić w sobie, to dlatego, że się boisz, że Bóg cię odrzuci? Czy dlatego, że musisz sobie dać radę, bo ci się wszystko posypie w życiu? Czy dlatego, że Bóg cię kocha i ma taki zamysł dla twojego życia? Znowu, niby niuans, niby subtelność. Ale taka już coraz grubsza. Zobaczcie, co powiedział Paweł do
co powiedział Paweł do Filemona. Modlę się, aby twój, to jest Filemona 1:6. Modlę się, aby twój udział w wierze owocował głębokim poznaniem wszelkiego dobra, które jest w nas dzięki Chrystusowi. Słuchajcie, jest w nas dobro, które jest tam dzięki Chrystusowi. Jeżeli my próbujemy być dobrzy i staramy się w oparciu o własne siły, to tak jakbyśmy ignorowali to, co Jezus zrobił na krzyżu, co dla nas nabył, co nam dał, co w nas umieścił. I tak jakbyśmy mówili, to nie ma znaczenia. To ja to po prostu mam gdzieś tam w bagażniku, jak dojadę do nieba, to se rozpakuję. A Bóg mówi, i tutaj w liście do Filemona Paweł mówi, modlę się, aby twój udział w wierze owocował głębokim poznaniem wszelkiego dobra, które jest w nas dzięki Chrystusowi. Czyli ty możesz się dopatrywać w sobie tego dobra i nie widzieć, ale kiedy zaczniemy poznawać Chrystusa i słuchać Go, co On mówi o nas, zaczniemy dopiero wtedy tak naprawdę widzieć to dobro, o którym On mówi. Dlatego, że my tego dobra i tego potencjału, tego wszystkiego, tego życia, które On w nas umieścił, nie jesteśmy w stanie dostrzec bez usłyszenia tego od Niego. W 1 Koryntian 2:12 my zaś otrzymaliśmy nie ducha świata, ale ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. Słuchajcie, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce? Wiecie, ja czasem mam wrażenie, że my mamy takie podejście, jakbyśmy... Czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce? Powiedział tak, przebaczam ci. Tak jakby po prostu, wiesz, odejdź. Przebaczam ci, ale już mi się nie pokazuj na oczy w najbliższy czas. Ale Bóg nas obdarzył w swojej łasce nowym życiem, obdarzył nas skarbnicą nie do ogarnięcia. I ja powiem wam, nie wierzę w to, że ktoś może po prostu intelektualnie sobie to wszystko poukładać i się zmienić i zacząć skorzystać z tego, o czym tutaj mówimy. My potrzebujemy zetknąć się z Bożą świętością. I to jest osobisty wysiłek. I zobaczcie, jest taki fragment w liście do Hebrajczyków. Usilnie starajcie się wejść, gdzie? Kto pamięta? Do odpocznienia. To tak jakbyś, pamiętacie, jak byliście w przedszkolu? I panie, jak to, przedszkolanki, tak? Mówiły, kazały nam leżakować. Usilnie staraj się odpocząć. Usilnie staraj się zasnąć. Im bardziej się starasz, tym bardziej ci nie wychodzi. We własnym odpoczynku nie odpoczniemy, ale tu jest odpoczynek Chrystusowy. Tutaj jest mowa o tym, że wchodzimy do miejsca łaski i doświadczenia Jego przychylności, Jego dobroci, Jego miłości i odpoczywamy od swoich uczynków, przestajemy się starać w oparciu o własne siły, tylko jesteśmy motywowani Jego miłością. Jesteśmy motywowani Jego świętością, Jego dobrocią dla nas. Usilnie staraj się. To co to znaczy? Po prostu walcz o to, włóż wszelki wysiłek w to, żeby móc odpocząć w zakończonym dziele Chrystusa. W zakończonym dziele Chrystusa, bo tam widać, jak bardzo On cię kocha. To jest najmocniejszy dowód Jego miłości, najmocniejsza pieczęć. Nie ma mocniejszego powiedzenia kocham cię, jak ktoś oddaje swoje życie za innych. Ktoś, kto oddał za mnie swoje życie w taki sposób, jak zrobił to Jezus, no to chyba nie ma nic, nie potrafię sobie wyobrazić jakiegoś, nie wiem, większego aktu miłości, niż kiedy ktoś ofiaruje swoje życie za innych. I teraz, wiecie, kiedy stykamy się z Bożą świętością i zaczynamy widzieć te łachmany na sobie i myślimy sobie, okej, ale Jezus umarł za to, co jest pod tymi łachmanami. Żebym taki był. Żebym był tym nowym stworzeniem. Żebym był tym dzieckiem Bożym. I na czym się skupiam? Na tych łachmanach i walce, żeby je z siebie zedrzeć? Czy skupiam się na tym, kim jestem w Chrystusie, kim jestem jako Boże dziecko? Na Jego miłości, na Jego przychylności dla mnie. Kiedy ostatnio zetknąłeś się z kimś, kto był ci przychylny? Kto cię zaskoczył swoją przychylnością? Kto cię zaskoczył swoją troską o ciebie? Kiedy ostatnio miałeś takie doświadczenie? Wiecie, wśród ludzi to nie jest takie proste. A czemu mam to robić? Nie muszę. Czemu mam coś zrobić dla niego, skoro nie muszę? Ale kiedy zetkniesz się z człowiekiem, który jest przemieniony przez Bożą świętość, przez Bożą miłość, przez Bożą łaskę, to będziesz zadziwiony, że ten ktoś o ciebie się troszczy,
Czasem bardziej niż ty sam byś się troszczył, że ktoś o ciebie dba, że ktoś chce ci okazywać miłość, że ktoś ma w sercu ciebie. Ludzie, którzy są przemienieni przez Bożą świętość. I teraz zobaczcie, o czym ja mówię. Boża świętość to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie pojąć. To jest coś, do czego potrzebujemy ciągle objawienia. Zobaczcie, ci aniołowie, którzy stoją przy tronie Bożym, oni krzyczą cały czas i przez wieki krzyczą: święty, święty, święty. I oni nigdy nie przestają tego robić. I we dnie i w nocy to robią, bo oni ciągle mają rozwijające się objawienie Jego świętości. Oni ciągle są w stanie zachwycenia, ciągle krzyczą po prostu, jaki On jest. On jest święty, nie są w stanie nawet innego słowa na to znaleźć. A Bóg powiedział: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Więc co On powiedział? Zmieniajcie się na moje podobieństwo, upodabniajcie się do mnie. I teraz błąd logiczny w tym świecie jest taki, że my myślimy, że my musimy teraz włożyć wszelki wysiłek w to, żeby starać się być coraz bardziej podobnymi do Boga. I w jakimś sensie tak, ale prędzej czy później dojdziesz do takiego miejsca, że powiesz sobie: jestem tak już tym zmęczony i nie daję rady sam. Jak ja mam być taki święty jak Bóg? I nagle odkrywasz, że Bóg mówi: no ale przecież jest łaska. Jest moja przychylność, jest moja miłość dla ciebie. Wejdź w to, odpocznij w tym. Będziesz się czuł kochany, będziesz się czuł zaopiekowany, będziesz się czuł dobrze. I zaczniesz co robić? Zaczniesz kochać innych, zaczniesz dla innych być łaskawy. Z tej pozycji, z takiego doświadczenia to jest dużo łatwiejsze. Wiecie, kiedy stajemy przed Bożą świętością, to chcemy, żeby zostało tylko w nas, tylko to, co jest z Boga. Ja kiedyś miałem takie doświadczenie lata temu, kiedy modliłem się bardzo intensywnie o to, żeby Bóg mnie napełnił swoim duchem, żebym mógł doświadczyć Jego obecności w taki nadnaturalny sposób. I po prostu prosiłem wszystkich ludzi, których postrzegałem jako jakieś duchowe autorytety, żeby się o mnie modlili, żeby nakładali na mnie ręce. I nic się nie działo. Aż przyszedł taki dzień, że byłem sam w domu, znaczy z Dorotą byliśmy, i tak Duch Święty na mnie zstąpił, że po prostu nie byłem w stanie ustać. Siedziałem na ziemi i po prostu, jakby ktoś mnie zobaczył, by powiedział, że mi coś się w głowie przekręciło. Śmiałem się, płakałem, naraz byłem po prostu w jakimś zachwyceniu totalnym. Ale co mnie przeraziło w tamtej sytuacji, to było to, że za chwilę zaczęła się pojawiać we mnie pycha i myślenie, że jestem lepszy od innych, dlatego, bo doświadczam takiej świętości, takiej chwały. I nie byłem w stanie się przed tym obronić i Bóg mi powiedział: to jest w tobie. To jest w tobie, uważaj. Kiedy ja przychodzę ze swoją świętością, to jest niebezpieczne, jeżeli nie jesteś na to przygotowany, jeżeli nie przeszedłeś pewnego procesu. Ja wam dałem, i też to usłyszałem bardzo wyraźnie, Bóg powiedział: masz Słowo, masz Ducha Świętego w sobie i masz Kościół, i doceń to. Bo to jest moje narzędzie przemiany twojego życia, kształtowania cię. Aż dojdzie do takiego miejsca, że kiedy przychodzi moja obecność, w hebrajskim Boża chwała to też oznacza ciężar, to ci nie wygnie kręgosłupa, to ci nie złamie. To nie sprawi, że miejsce twojej słabości, typu chcesz być dowartościowany w oczach innych, nagle odpali się na całego i staniesz się po prostu pysznym, zarozumiałym gościem, który myśli, że jest bardziej duchowy od innych. Że jest lepszy. I wiecie, co w tamtym momencie mi pomogło? Zacząłem sobie szybko, po prostu to był jakiś instynkt we mnie, że zaczęło mi się w głowie pojawiać myśli: Boże, ale ja pamiętam, jak ja leżałem na glebie, kompletnie nie miałem siły nawet się ruszyć, co myślałem, że ja nie mogę nic dla ciebie zrobić. A ty przyszedłeś i mnie wziąłeś w swoją rękę i powiedziałeś: ale ja cię kocham, to ja cię utrzymam. Ty nie musisz wierzgać, szarpać się, walczyć. Twoje życie nie ma podstawy tu, pod twoimi nogami, tylko ja cię trzymam w swoich rękach. To jest moja decyzja, ja za ciebie umarłem. Zanim ty w ogóle jakąkolwiek miałeś myśl, żeby się starać, żeby być lepszym. To nie ma znaczenia. W takim sensie, nie ma znaczenia w takim sensie absolutnym, bo to ma znaczenie później dla naszego życia, kiedy w oparciu o Jego miłość i Jego łaskę, Jego dobroć, Jego świętość staramy się zmienić, bo chcemy być bardziej podobni do Niego, bo już doświadczyliśmy tej łaski i tej miłości, to wtedy to ma znaczenie, bo nasze życie zaczyna owocować. I zaczyna być coraz bardziej satysfakcjonujące. Ale wiecie, ja myślę osobiście, że Pan Bóg chce przyjść do Kościoła ze swoją świętością. Że Bóg chce przyjść ze swoją świętością i ja, mi nie chodzi tutaj w tym momencie o jakieś wyśrubowane standardy moralne.
To jest efekt uboczny. Czy jakby to tożsame z tą świętością. Ale ja wierzę w to, że Pan Bóg chce przyjść taki, jaki jest. On nie chce przychodzić tak typu, dobra, wsadzę do tej sali tylko mój koniuszek palca, żeby nikogo nie zabić przy okazji. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie. Ale jak myślę o Bożej świętości, ja myślę, że my bardzo lekko, Dawid, wiecie, se pomyślał, dobra, sprowadzimy se Bożą obecność. Będzie fajnie. Będzie lepiej, będzie błogosławieństwo. A Bóg mówi spokojnie. Pokora, uniżenie. Wiecie, jest ciekawy fragment w liście Piotra, w drugim liście Piotra. Jest napisane tak. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas czym? Wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Zobaczcie, czas przeszły. Zostaliśmy obdarowani wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Ale w jaki sposób? Przez poznanie tego, który nas powołał. I teraz zobaczmy dalej. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, dzięki tym obietnicom, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I tutaj mi się sypie całe moje kazanie, bo tu jest napisane tak. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie opanowaniem, opanowanie wytrwałością, wytrwałość pobożnością. I cała ta lista jest. Czyli znowu piłka jest po naszej stronie. Ja się tu pocę. Ale zobaczmy dalej. 7 werset. Komu natomiast ich brak, tych cech, tej pobożności i tak dalej, ten nie widzi. Ten ma zasłonięte oczy, ten oślep. Jest krótkowzroczny. Czyli przygląda się i nie dostrzega tego, co powinien zobaczyć. I zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. I Piotr mówi, jeżeli ktoś nie funkcjonuje w takim poziomie świętości, nie funkcjonuje, jego życie nie zmienia się tak, to stop, zatrzymaj się, bo ty po prostu oślepłeś, chłopie. Ty po prostu niedowidzisz. Albo zapomniałeś. Jeżeli będziesz się starał o własnych siłach robić to wszystko, to się zajedziesz i będziesz tylko słuchał o tym, że jarzmo jest lekkie i słodkie i tak dalej, po czym będziesz znowu tyrał od rana do nocy, żeby być jak najlepszym chrześcijaninem. A tu jest napisane, że musisz na nowo wrócić do miejsca, że zaczynasz widzieć. Że zaczynasz, otwierasz oczy, patrzysz na to, że zostałeś oczyszczony z twoich grzechów. Co to znaczy? Że Jezus za ciebie umarł. Że okazana ci została łaska, że Bóg w miłości do ciebie po prostu cię adoptował, sprawił, że jesteś Jego dzieckiem, że jesteś nowym stworzeniem. Dał ci obietnice dotyczące przyszłości. Zatrzymaj się, przestań się szarpać, przestań próbować o własnych siłach. To nic nie przyniesie dobrego. Z drugiej strony, ja wiem, że to jest takie... Z drugiej strony, jeżeli nie ma w tobie tak starania, żeby być takim, nawet jeżeli robisz to o własnych siłach, jeżeli nie ma w tobie starania, to też niedobrze. To znaczy, że ci nie zależy. I wiecie, zobaczcie, że Stary Testament to był czas, w którym ludzie dostali przykazania. Musieli się starać i doszli do miejsca, w którym jedni stwierdzili, udało nam się, jesteśmy lepsi od innych, wpadli w pychę, a drudzy chodzili w potępieniu i mówili, nie damy rady, gdzie jest Zbawiciel, ratunku. I prawo doprowadziło ludzi, przez to, że się starali je wypełnić, doprowadziło do Zbawiciela. Dopiero zobaczyli, że potrzebują Zbawiciela. Stwierdzili, nie damy rady sami być dobrzy. Więc my musimy wracać do tego miejsca doświadczenia Bożej świętości. I jeżeli zmagasz się, jeżeli masz takie poczucie, że jest ci ciężko, że jesteś sfrustrowany sobą, że nie dajesz rady, to ja mam jedną prostą radę. Po prostu wróćmy do miejsca doświadczania Bożej świętości, szukania Go. Czytania słowa, modlitwy. Wiecie, ostatnio w piątek mieliśmy tutaj spotkanie modlitewne i miałem znowu takie poczucie, jakby mi Bóg powiedział, wiesz co, nie da się inaczej, nie wydarzą się rzeczy, te, o których ja mówię, bez takiego
bez takiej formy, że tak powiem, bez takich spotkań. Musicie się spotykać i modlić. Fajnie, że umiecie zrobić różne fajne rzeczy. Super. Ale jaki jest tego owoc? Bóg chce przyjść z życiem. Chce, żebyśmy żyli Jego życiem. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Ktoś się skapnął, że coś tu wyciąłem? Czy już obiad? W głowie? Słuchajcie, jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Duchem. Nie, że się umartwiasz, nie, że sobie, wiesz, dyscyplinę zapodajesz jakąś, ale chodzi o to, że sprawy ciała umartwiane są przez ducha. Kiedy chodzisz w Duchu Świętym, napełniasz się Duchem Świętym, chodzisz w objawieniu Bożej świętości, dobroci, miłości, Jego obecności, wtedy nie masz apetytu na cielesne rzeczy. Nie chce ci się. To tak jak idziesz na zakupy, ja już parę razy o tym mówiłem, idziesz na zakupy głodny. Najgorsza opcja, nie? Kupisz wszystkie możliwe śmieci, chipsy jakieś, najesz się czymś, czego w ogóle nie chciałeś jeść, a mama w domu z obiadem czeka. Ale jeżeli pójdziesz najedzony na zakupy, no to kupisz to, co naprawdę potrzebujesz. I to jest podobnie, jeżeli jesteś głodny, nie jesteś nasycony Duchem Świętym, to będziesz się rozglądał po śmietnikach, co by tutaj śmieciowego zjeść. Sprawy ciała umartwiajmy duchem. Nie własnym wysiłkiem, że się zaprzesz i wyrzucasz ten bumerang, a on ciągle do ciebie wraca. Chociaż pewne nasze, kurcze, słabości, one się ciągną za nami. Ja na przykład ostatnio zwróciłem uwagę na to, że Piotr, który zaparł się Jezusa, zobaczcie, że w Dziejach Apostolskich, kiedy przyszli ci z otoczenia Jakuba, to on znowu udawał, że ich nie znał, tych pogan, z którymi siedział i jadł. Ale nie o to, nie o to. Zmierzam ku końcowi, ale już tak naprawdę... Jak wielki czasem wysiłek musimy włożyć w to, żeby odpocząć. W ukończonym dziele krzyża. Jak bardzo musimy się czasem zmęczyć, żeby przestać żyć o własnych siłach. Zobaczcie, że ludzie w kryzysie najbardziej szukają Boga. Jak człowiek jest mocny, silny, swoją siłą, dam radę, jest okej. Zobaczcie, Jezus powiedział, kto się wywyższa, będzie poniżony. Kto się uniży, będzie wywyższony. Powiedział, mądry musi stać się głupi. Zobaczcie, powiedział, że bogatemu jest trudno wejść do Królestwa Bożego, bo on czuje swoją siłę w tym, że ma majątek. Ludzka siła nie przynosi życia. Tylko i wyłącznie szukanie Jego obecności, doświadczenie Jego świętości. I teraz mam jeszcze taki... Zobaczcie, Paweł, apostoł Paweł, przyszedł do Koryntian, pamiętacie? W mocy. Tak? Przyszedł taki elokwentny, dobrze ubrany. Zrobił wrażenie. Po prostu oni myśleli, co to za człowiek. Nie, on powiedział, przyszedłem w słabości. W totalnej słabości. Ja byłem słaby, ale wtedy się objawiła moc Boża. Nie opierałem się na swojej sile, nie opierałem się na swoich zdolnościach. Opierałem się na Jego słowie, na Jego obecności w moim życiu. I teraz na koniec mam taki przykład. Wiecie, aktor jak uczy się roli do jakiegoś filmu, no to musi uczyć się bardzo dokładnie dialogów, studiuje postać, uczy się tego na pamięć, aż dochodzi do takiego miejsca, że on się staje jakby tożsamy z tą postacią, której się uczy, którą ma odgrywać. Mimika, zachowanie, emocje. Tak długo to ćwiczy, aż się utożsami z tą postacią. Niektórzy się za bardzo utożsamiają. A my mamy pracować, poznawać, czym Bóg nas obdarzył, żebyśmy, i tu taki, pewnie logika idzie w jedną stronę, ja zrobię taki shift, chodzi o to, że my w tym świecie, wychowując się od urodzenia, jesteśmy nauczeni pewnej roli. I to nie jest nasza rola. To jest coś, co nam diabeł wmówił. Ten świat jest tak ukształtowany, że jest oparty cały na kłamstwie. A to, co my mamy dzisiaj robić, to mamy poznawać, czym Bóg nas obdarzył, co to znaczy, że On jest święty, co to znaczy, że nas kocha, co to znaczy, że jesteśmy nowymi stworzeniami, żebyśmy zaczęli widzieć
kim naprawdę jesteśmy, żeby te wyuczone role odpadły, żeby one przestały mieć w naszym życiu znaczenie. Bo te wszystkie cielesne rzeczy tak naprawdę to są wyuczone w tym świecie reakcje, mechanizmy, sposoby myślenia, sposoby odczuwania. I to nie jest dobra rola. To jest rola, którą powinniśmy zapomnieć. Ale to jest tylko rola, bo to nie jest tożsame z naszą tożsamością, bo my jesteśmy nowymi stworzeniami, jesteśmy Bożymi dziećmi i musimy widzieć, kim naprawdę jesteśmy, czym Bóg nas naprawdę obdarzył. Musimy chodzić w wolności Bożych dzieci. Ale powiem wam jeszcze ostatnie zdanie na temat bycia w Bożej świętości, doświadczenia Bożej świętości. To też jest tak, że kiedy doświadczasz swojej słabości, widzisz Bożą świętość i widzisz swoją słabość, to jesteś złamany. Człowiek jest złamany wtedy. Wtedy człowiek mówi, ja naprawdę nic przed Bogiem nie mogę. Ja jestem jak te... Wiecie, Izajasz użył naprawdę wulgarnego języka, kiedy mówił o tych łachmanach. On powiedział, że nasze dobre uczynki, dobre, nie jakieś średnie, dobre, wszystko to, co staramy się dobrze robić, on powiedział, są jak szmata splugawiona. Dokładnie wybrudzona krwią. I już nawet nie będę dalej mówił, bo to jest taki obraz wulgarny bardzo. Mówi, tak obrzydliwe są te uczynki w Bożych oczach. Ale kiedy jesteś złamany, kiedy jesteś w obliczu Bożej świętości, kiedy doświadczasz tego, kim naprawdę jesteś, zaczynasz się łapać tej prawdziwej tożsamości, która wynika z tego, co On dla ciebie zrobił. Zaczynasz myśleć z wdzięcznością o krzyżu. Co myślisz? Wiecie, my czasem mówimy, jak to możliwe? Ananiasz i Safira padli martwi. Czemu Uza umarł? Czemu Bóg dopuścił do tego? Czemu dzieje się to? Czemu Bóg na to pozwala? Czemu Bóg tak się zachował? I jesteśmy oburzeni czasem. A jakbyśmy odwrócili sytuację i popatrzyli z pozycji Bożej świętości, to byśmy powiedzieli, Boże, jak to możliwe, że my w ogóle żyjemy jeszcze? To jest tylko i wyłącznie Twoja łaska. To jest tylko i wyłącznie Twoje miłosierdzie. To jest tylko i wyłącznie Twoja zasługa. Tylko Ty nas chronisz i Ty nas trzymasz. Ty oddałeś swoje życie za nas. I zobaczcie, chrzest jest porównywany do arki. Dlaczego? Co się stało za czasów Noego? Gniew Boży został wylany na ziemię. Sąd. I znowu nadchodzi sąd na tą ziemię. I Jezus, i wiara w Jezusa jest tą arką, do której można się skryć, można się schować. Ale kiedy stajesz w obliczu Bożej świętości, jesteś złamany i pokorny. I wiecie, ja zauważyłem taką jeszcze jedną rzecz, że ludzie, którzy przez coś takiego przeszli, zaczynają szanować w innych ludziach proces, przez który oni przechodzą. Przestają osądzać, przestają krytykować innych. Zaczynają uważać innych za wyższych od siebie, bo widzą ten Boży proces w nim, w niej. Zaczynają widzieć, że Bóg tak samo jak z tobą obchodzi się z tamtą osobą i tak samo ją kocha i tak samo on przechodzi przez swoje słabości, tak jak ty przez swoje. I wiesz, że tu nie chodzi o twoje dokonania, tylko o Niego, o Jezusa. Pomódlmy się. Panie, ja ci dziękuję za twoją łaskę, Panie. Panie, ja ci dziękuję za to, że my możemy stać w obliczu Twojej świętości, Panie, że mamy powiedziane, że możemy przychodzić przed Twój tron. I to jest tron łaski dla nas, Panie, dzisiaj. Ja dziękuję Ci za to, Panie, że Ty obmyłeś nas swoją krwią, Panie, żebyśmy mogli żyć, żebyśmy mogli doświadczyć tego, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Panie, ja dziękuję Ci za to, Jezu, że Ty nie jesteś drogą do nieba tylko, ale jesteś drogą do Ojca, tak żebyśmy mogli mieć serca dziecięce, synowskie, a nie serca sieroce, które ciągle próbują szukać aprobaty i uznania. Które czują, że muszą same sobie dać radę. Panie, dziękuję Ci, że Ty nas z tego chcesz wyleczyć do samego końca, Panie. Że chcesz nas uwolnić od bycia sierotami, od bycia ludźmi, którzy ciągle myślą, że muszą sami coś zmajstrować, że muszą coś zrobić. Ojcze, my chcemy zetknięcia z Twoją świętością, Panie. Chcemy zobaczyć siebie w świetle Twojej świętości. Panie, dziękuję Ci za Kościół, że to jest Twoja świątynia. Panie, zapraszamy Cię, przychodź, mów do nas, ucz nas, zmieniaj nas, Panie. Dziękuję Ci za Twoją łaskę, za Twoją dobroć, Jezu. Amen.